Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, a to i Spiritfarer. Nie będę ukrywał, długa przerwa tej gry nastąpiła. Ale pomijając to, jestem dzisiaj wyjątkowo, niepowtarzalnie i prawdopodobnie bez okazji powrotu samemu. Tak też w wypadku swoją drogą zauważam, że tu coś nowego powstało. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, co, jak, gdzie, kiedyś, tak to nazwę najprościej. Ale mogę powiedzieć tylko tyle. Nie pamiętam właśnie jakoś. Nie wiem, czy wspominałem, czy nie, bo jestem dzisiaj mocno rozkojarzony. No, natomiast dawno nie grałem samemu, więc po prostu... Dla mnie to jest dosyć takie ciekawe znowu móc właśnie usiąść do Spiritfarera bez siostry. Przy okazji Gustaw coś chce. O, jest mocno głodny. Okej. Zobaczmy, czy popcorn lubi. Aha. Okej. Nie wiem czemu, wydaje mi się, że on będzie taki typowo on czy coś, taki to wszystkie. Dobra, mam niespodziankę. Jak zwykle, nasze jagódki i tyle. I właśnie, jak jeszcze przy tym jestem, to przydałoby się wymyślić jakieś... Może coś fajnego właśnie tego typu. Dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I przy okazji Atul. O, widzę, że jest strasznie głodny. To ciesz się. Mam dla ciebie twoje ulubione, jak się okazuje. I jeszcze dla Summer. Summer nie wiem, gdzie jest. U siebie? Powinna wstać. Nie wiem, czy ona teraz po prostu spać nie będzie non-stop. Tak czy siak, nie przejmuj się tym. O, spójrz! Znalazłem coś, co może ci się spodobać. No to podobne jak z mojej kolekcji. Mam nadzieję, że docenisz wartość tego wszystkiego. Stary obraz. Okej. Okay. Zawsze będę mógł to sprzedać z zyskiem. Dzięki, Gustaw. Dobra. Zresztą drogą wracamy też do niej. Zgaduję, że mamy jakieś nowe rzeczy, które mogą poszerzyć kolekcję. Zobaczmy, tutaj nic. Ale chyba za kolejną będzie jakaś... A nie, za wszystkie dostanę ubranie. Za ryby dostałbym coś, ale tej... Co? Już miałem pełną kolekcję kamienicy, tego nie odebrałem ostatecznie? Dobra. Wspaniała robota. Żeby nie było, ja celowo mówię tak. Dla tych, którzy jeszcze tego nie złapali. Jesteśmy tylko zwykłymi śmiercelnikami w twojej obecności. Powiedz nam, o wspaniały Spiritfarer, czyli przewoźniku dusz. Co mogę ci dać, by nasycić twój niesamowity apetyt? Cóż... Co... zamyka tą jakże cudowną dla ciebie, czy... nie jestem pewien thrilling słowa, ale pełną emocji sagę od tego, jak dużo kryształów możesz mi przynieść. Nie zapomnij nie pisać. Aroganckie, wszystko wiedząca, coś tego typu. Okej. Ulepszenie zgniatarki, której nie posiadamy. Dobra, mniejsza z tym, dzięki, tak czy siak. Nie pamiętam nawet, jak się nazywasz, ale wielkiego problemu to nie robi. I dobra, już nie było niczego sensownego, co... Ja wiem, że tam jeszcze chyba jakaś wyspa była, którą mogę zwiedzić, a nie, to już ta poza zasięgiem. W takim wypadku, nie wiem, ile to zajmie, ale płyniemy tu, potem w tamto dziwne miejsce i miejmy nadzieję, że spotkamy cokolwiek fajnego. A ja nie ukrywam, nie wiem, czy to może być jakieś mucho, komaro, cośki, ale muszę odkrywać nowe materiały. Potrzebuję aż planksów, aluminium, szkła i marmuru. Przy czym marmur chyba będzie najłatwiejszy do zdobycia. A właśnie, przy okazji jeszcze bawełna i inne rośliny wyrosły. Warto będzie to pozbierać, póki pamiętam o tym. Może ewentualnie podlać, czy coś. I w sumie wiem, że nie powinienem jakoś strasznie dużo czasu temu poświęcać na wizji, ale... No jestem sam, nie ma siostry, mogę wręcz dyrektować się tą chwilą. Więc nie mam zamiaru też jakoś się szczególnie spinać z wycinaniem, czy coś. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Dobra. Nie. Wracaj, wracaj, Stella. Musisz jeszcze podlać ostatnią roślinkę. Dobra. Kapusty i... Sałaty jeszcze nie muszę, tutaj jak prawie połowa, nieźle.
I zobaczmy, czy jest jeszcze coś takiego, co mogę teraz zrobić, chociaż... Dobra, kogo ja kłamuję, nie ma. Jedyne co, to mogę spróbować znowu łowić ryby, żeby... Nie wiem, może nagle udowodnić, że też potrafię. Bo ostatnio to niestety kiepsko mi wychodziło w czasie, kiedy siostrze bardzo dobrze to idzie. Dobra. Aha. Trafiłem akurat na coś, co... prawie nie ucieka. O, i ktoś coś chce od nas. Nie wiem, czy to Gustaw, czy ktoś inny. Ale ktoś coś chce, więc zaraz złapię to dziwne coś. Okej, co my tu mamy? A, dobra, taką rybkę. O, a tu gra sobie muzyczkę. Gdzie jest Summer? Widziałaś Summer dzisiaj? Wydaje mi się, że nie wstała rano. To dziwne, że zazwyczaj jest na nogach od pierwszego światła. Coś wydaje się źle z jej domem. Może Albert będzie nam w stanie pomóc. Aha. Pewnie chodzi o to, że jesteśmy na zimnych terenach czy coś. I przy okazji kopalnie Kaltstein odkryte. Zobaczymy, co tutaj będzie. Może nawet natrafimy na coś, co ułatwi naszą dalszą podróż, chociaż niestety nie będzie to obol, żeby móc nauczyć się nowej mocy, tym razem bodajże jeżdżenia na sznurkach. Tak, to chyba było jeżdżenie na sznurkach. O, hej, gościu. O, poczekaj chwilkę. Nie możesz tu być. Ta kopalnia była opuszczona przez 40 lat. Nie możesz po prostu sobie tam łazić, coś takiego. Nie masz odpowiednich uprawnień. Ale lubię twoje podejście. Okej. Ja widzę w tobie potencjału jako przyszłej rekrutce bezpieczeństwa, coś takiego. Potrzebujesz po prostu trochę szkolenia. Wiesz, ja byłem w szkole dla tej roboty. Wydaje mi się, że gdybyś też dokonała ćwiczeń, mógłbym cię wpuścić. Tak, to powinno zadziałać. A, w końcu chociaż jeden, przerwa w końcu i tak dalej. Poćwicz do tej roboty. Podwójny skok, sruwanie i coś takiego. Okej, okay, jeszcze to ostatnie to będzie to jeżdżenie. Aha, czyli nie mogę wejść dopóki nie nauczę się jeszcze tego całego wlatywania. Znaczy jakiego wlatywania? Jeżdżenia po sznurkach, dobra. Warto wiedzieć, przynajmniej wiemy na czym stoimy. Dobra, szybko. Nawigacja. Jest to jakaś wysepka? Błagam powiedzieć, że jest. Oczywiście, że nie. Po co miałoby być? Dobra, to chociaż zobaczmy tą nową strefę koszmarów. A potem tylko długie godziny znowu pływania w pustych przestrzeniach wodnych, by odnaleźć cokolwiek. O, przy okazji owce się najadły. Znaczy, jakie najadły ten? No, wełny przybrały sporo. Dobra. Tą drugą dalej mi się wydaje, że te owce nie lubią, jak się je strzyże. Nie wiem, czy takie po prostu mam wrażenie po tym wszystkim. A właśnie, są trochę głodne, co? Gdzie dostaniecie kukurydzę? Cieszcie się, owce. Masz kukurydzę i pewnie to będzie teraz koszmar tego Gustawa. Tak, myślałem. Co to ma być? Czy to... słyszysz to, Stella? Czy to muzyka? Organy? Struny? Jak niesamowicie, ale słowo mi uciekło. Lecie chwilę, na pewno sobie przypomnę. Mam to na końcu języka, nie mogę powiedzieć. Nie. Jak bardzo wymieszana, coś takiego, chyba steering to było chyba mieszane, wymieszane, mieszane, nie, coś tego typu, nie jestem pewien. Poruszająco, no tak, ja znam chyba wszystkie definicje tego słowa, tylko zawsze nie to, która jest potrzebna. Jak mroczno i tajemniczo. Ach, co za piękność. Czy pozwolisz tej muzyce płynąć? Dla mnie to wiele znaczy. Niech przepłynę przez ciebie. Niech muzyka uderzy w twoje serce. I co teraz? Pietliki! Aha! Wow, czyli ja świetliki tutaj mogę łapać!
jakieś rośliny ogniste. Jakiś fire glow. Nawet nie wiem, co to ma być, ale... O, ci panie, patrzcie, jaka to jest armia po prostu świetlików. Dobrze. Najbardziej muszę się chyba skupiać na tych, które wiozą ze sobą paczki te całe. Oczywiście łapiąc przy okazji jak najwięcej, bo za coś... Niewiele, bo niewiele, ale... Zarabia. Wow. Czyli ćwiczenia z Medus się na coś przydały. Co prawda wiem, że pewnie wiele mi ucieka, że to jest nieoptymalne i w ogóle, ale... No jak mówimy, gram sobie dla siebie, staram się grać porządnie nawet, w miarę, ale... Ze mną nie ma co gadać o idealnej optymalności, optymalizacji, optymalności działań i tak dalej. Wow. Nie wiem, ile na tym już zarobiłem, ale... No... Nawet fajne. Już po rodzaju terenu się spodziewałem, że to będzie coś tego typu. Okej. Leci jeden. Pełno ich. Szkoda tylko, że znowu ten górny prawdopodobnie... Nie, nie ucieknie. Tym razem złapię wszystkie. Tam jest tych dwóch. Dobra. O, i ostatnia fala. Zdecydowanie jest ich tyle, że to musi być już ostatnia fala. Dobra. Nie wiem w sumie ile pozarabiałam, ale czuję, że jest tego dużo. O, jeszcze jest jakiś ostatni, ale cześć, tym będę przejmował. Zobaczcie, Gustaw się stoi i grze na skrypszypcach, jakby nigdy nic. Dobra. Widzieliśmy teren, teraz trzeba tylko odebrać standardowe potrawy. O, coś nowego odkryłem. W sumie nie wiem, czy sądziłem, że ugotuję coś, co już znam, czy jak, ale dobra. Co by tu teraz jeszcze przygotować trochę? Ja... Dobra. Mięso mogę z czymś połączyć? O. Mogę z warzywami, grzybami. Ale ja bym spróbował z kukurydzą. Nie wiem, co z tego wyjdzie, czy jakieś panierowane rzeczy, czy co. Dobra. Roślinki w swoją drogą potrzebują wody, co? Podlejemy. I chyba najwyższa pora na to, żeby wyznaczyć jakiś kurs dokładniejszy. I tu akurat wiem, że to będzie do Alberta. Co oznacza, że odwiedzimy Alexa, bo od Alexa najszybciej się idzie. I przy okazji muszę po prostu to sprawdzić. Nie jestem przekonany, co to jest. Wiem tylko, że jakaś roślina ognista, co może być bądź co bądź dosyć przydatne. Dobra. I tak, jestem świadom tego, że dalej mam przecież tą muzykę, która przyspiesza, ale jakoś tak nie czuję, żebym aż tak bardzo chciał wiedzieć, co to jest. Więc po prostu podlejmy co. Zobaczymy później roślinkę, jak już mówię, jak wyrośnie na spokojnie. Ostatnie co to odebrać trochę owoców z tych drzew, które tutaj posadziłem. Czyli zdrowe wiśnie, trochę jabłków. I jest spokój. I w sumie... Prawdopodobnie teraz jest taki nudniejszy moment, że w sumie... Najlepiej by było, gdybym po prostu kupić co podziękował za uwagę i tyle. I spotkamy się po prostu już w następnym momencie, kiedy będzie coś ciekawego, czyli naciągnąć prawdopodobnie jak dotrzemy do Alberta. Tak, chyba będzie najlepiej. Dobra, o, jeszcze nie dopłynęłem, ale muszę zobaczyć, co to mamy. Kaserole, nawet nie wiem, co to. Poza tym, że to pewnie jakieś jedzenie. No dobra. Najwyższa pora po prostu dać jedzenie tym, którzy mogą być trochę głodni, a właśnie coś jest z nimi, tak? Aha, głodny. Dobra. Dzisiaj spróbujemy egzotyczne danie. Ha, Stella! Czy znalazłem, odkryłaś mój słaby punkt, czyż nie? Te skomplikowanie i bardzo wspaniałe zmieszanie smaków. Tak. Egzotyczne delikatesy są po prostu w moim smaku. Te? Dosyć dobre. Bardzo dobre. Dobrze, czy po prostu to będzie dla niego. No, potrzebujesz kurczaka, tak wiem. Póki co dostaniesz, natomiast... W sumie to. O, gościu, kocham żarcie, tak, standardowo. Niestety nie będzie nam tłuszczu ani kurczaka. Cześć, Alex. Tak, śpiewaj, śpiewaj. Po prostu.
Chyba jeszcze warto byłoby pozwiedzać te podstawowe tereny, tak. Niby zalot wypłynęła tutaj i okazuje się, że jeszcze jest pełno jakichś rzeczy, których nie odkryłem w obszarze normalnym, tym takim standardowym, więc tak. Póki co może zalodowe tereny zostawimy sobie zwiedzać to. Serio to tutaj było Bottom Line Corp. Dobra, zdecydowanie tam popłynę, jeśli mam questa na to wszystko, jeszcze się okaże, że tam będzie Ashwood czy coś, to się wkurzę po prostu, że wcześniej tego nie zrobiłem. Póki co, no, jednak najbardziej mi zależy na tym, żeby doprowadzić do tego, by Summer znowu zaczęła funkcjonować normalnie. W sumie mógłbym to zebrać, ale jakoś tak, no nie czuję potrzeby. Jedno co, to mogę pójść i sprawdzić, czy bawełna jest cięższa niż to, co do tej pory miałem, czy nie. Zdecydowanie najcięższa ze wszystkich. Widzicie, jaki to mały obszar? Coś czuję, że będę miał z nią nie lada problemy, nawet kiedy wyczucie tego... Mam już chyba nawet wyrobione trochę. Nie mówię super dobrze, nie mówię dobrze, ale jakoś tam mam. A siostra? No cóż, siostra lepiej, żeby nie ruszała bawełny nigdy. Bo będzie jej to fatalnie chodziło, jestem tego pewien po prostu. Więc dobra. Jesteśmy u Alberta. Co jest? Ach. Skąd ja znam tę twarz? Czy chodzi o ten dom, ten zielono-brązowy, czyż nie? Masz jakieś problemy z nim, czyż nie? Widać to po prostu z daleka. Słuchaj, znam swoją robotę. My, chłopaki, jesteśmy prawdziwymi profesjonalistami. I no rzadko kiedy krytykujemy jakąś tam robotę innego rzemieślnika, bo... Ale ten dom... Och, wow! To musi być najgorsza robota, jaką kiedykolwiek widziałem. I się śmieję znowu. Więc... więc posłuchaj co... Znaczy, potraktuj tę kolekcję. Nie uf... Aha. Nie ufaj po prostu żadnym starym amatorom. Zawsze idź do profesjonalisty. Więc powiedz mi... Jakie ma zażalenia twój pasażer? Co? Śpi? O, oczywiście. To... Jej głowa jest bardzo czuła na zmiany temperatury. Wyobraź sobie, jak jej musi być zimno. Nie wspominając o jej suchej i łuskowatej skórze. Nie, nie, nie. Ona potrzebuje po prostu systemu kontroli temperatury i wilgoci. Na szczęście... Aha. To miejsce zostało tak stworzone, że idealnie się nadaje na kabelki i elektronikę. Chodzi o to, że jest po prostu taki dziurawy czy coś, dobra. Znowu się śmieje z nas. A więc, a to masz plany i schematy, a wszystko w jednym cały system. Jakość profesjonalna. Potraktuj to jako przysługę, coś takiego. W końcu, jak możesz odpłacić swój dług, jeśli ta łódź się rozpadnie na kawałki? Nie, znowu się śmieje. Okej, dobra. Przekaz, mam coś jeszcze, co mogę tutaj zrobić. Fire glow. Okej, czyli to do tego będzie. Tylko tutaj potrzeba aluminium, którego nie umiem. Tutaj 16 tysięcy, to jeszcze nie mogę. I tutaj też nie mam na nic, dobra. Tak czy jak, dzięki gościu. Na pewno skorzystam. Najpierw zobaczmy, co to wymaga, czy to będzie znowu jedno z tych takich nierealnych, czy... Okej, potrzebujesz szkła. Nie wiem, jak zrobić szkło. Spójrz! Mam deski. No coś to może ci spodobać, proszę. No znowu obraz. Mam deski. Deski, weź swoje deski. Mam dla ciebie trochę desek. Ciesz się, Stella. Ja, dzięki. Dzięki, Atul. Szkoda tylko, że nie dajesz popiołowych desek. Okej. No to bottom line corps. Ten korp. Płyniemy po prostu. Miejmy nadzieję, że odnajdziemy cokolwiek. I póki co w sumie... mógłbym połapać te muszle czy cokolwiek, ale... No. Ej, co, to już gotowe? Już mam ten fire glow sam? Ciekawe, czy z tego da się gotować. Czy jest to bardziej materiał robotniczy. Zresztą co by to nie było, i tak warto tego nasadzić dużo i potem zobaczyć, czy da się z tego gotować. Jeśli tak, to nie ukrywam, to chyba będzie mój ulubiony składnik do gotowania. Zawsze lubię gotować jakieś takich typowych rzeczy. Oczywiście w grach, nie, że na co dzień. Na co dzień, dajmy, nie gotuję kamienia, czy coś.
Do jakiejś można zrobić gotowany kamień czy coś, no to jestem pierwszy, który to testuje. Dobra. Dobra. O, można coś zmieszać z grzybami i wyjdzie coś fajnego, ale... Poza tym nic nie ma. Dobra. W takim wypadku w sumie... Zobaczmy w ogóle może... listę tutaj oczywiście poza tym. Okej, czy tutaj muszę znać jakieś rzeczy po prostu i pogadać z innymi ludźmi? Muszę się nauczyć tego jeżdżenia tutaj. No, minus 150, coś. Nie, to było inne. Badam, że to było odległe i nie mogę tam się chyba dostać. Gdzie to jest? Minus 58, minus 52. Ta, pamiętam, ogólnie wiem tylko tyle, że tam nie mogę się póki co dostać. Po prostu mój sprzęt na to nie pozwala. O, deszcz się zaczyna. A, czy deszcz nie nawadnia? Nie rośnie, czy nawadnia? Bo już nie wiem w sumie. Do tej pory mi się wydawało, że się... Tak, pod wpływem deszczu się nawadniają. Okej. Czyli dobrze kojarzyłem przynajmniej ten jeden aspekt gry. I w sumie w końcu będzie można zobaczyć, co tam się stało w tym... tej korporacji dolnoliniowej, czy coś tego typu. W sumie jest to lokacja, którą pewnie powinienem odwiedzić już dawien dawno. A, sądząc po wyglądzie, co niczego nie będzie. Powinien tu już dawno po prostu mieć to za sobą. No ale oczywiście oto i... dolnolinijna korporacja. Odkryto. Hurra. Chociaż nie ukrywam, bardziej mi zależy na tym, co to pokaże. Jakie wyspy, jakie tereny. Może nawet jakiegoś ducha. Chciałem w sumie zagubionego ducha, zagubioną duszę, jak zwał, tak zwał. A póki co? Co tu mamy? A to już wszystko, aha. Hej. Nie można kupować. Dobra. A, czy w tym miejscu po prostu nie można kupować, bo jest protest. I później pewnie będzie można znowu, jeśli rozwiążemy tą sprawę. Nie wiem, czemu wydaje mi się, że ten na środku może być przyszłym pasażerem. Dobra. Widzę przy okazji też różne skarby, które pewnie będę musiał odnaleźć. A, to ja po prostu tutaj. Czas nadszedł, przyjaciele. Zniszczmy, czy zdeptajmy te ciernie nierówności. Spalmy te krępujące liny nisko opłacanego zatrudnienia. Rozwalmy te złote ściany klas wyższych. Wasze... jak to się nazywało? Te... oczekiwania są bardzo uzasadnione i bardzo sensowne. Pora na waszą rewolucję. Czemu rewolty, nie wiem. Pokażmy tym kapitalistycznym świniom, że wasza praca daje bogactwo i cenę, czy coś tego typu. To wasza praca daje mu zysk. I to on jest tym, który żyje z waszych pleców. Nigdy się nie poddamy. Jeden dzień dłużej, w ogóle wszystko. Tego typu. Nie bądźcie zdesperowani, moi przyjaciele. Wspólnie jesteśmy w stanie odwrócić tą niesprawiedliwość. Wspólnie możemy oddać moc z powrotem klasie pracującej, czy robotniczej. Zasilcie swoje, to na co wy zasługujecie. I bogactwo, które, a, znaczy siłę, której wy, na którą wy zasługujecie i bogactwo, które wy powinniście uzyskiwać. Pora uzyskać to, co jest prawnie wasze, moi przyjaciele. Tak, wszyscy. Dobrze. O, czyżby? A więc tutaj mamy kolejnego jakiegoś gościa. Dobra, pogadajmy z nim. Ej, w sumie to znaczy, będziemy mogli każdą moc zdobyć. Co jest? A, mogę teraz pogadać. O! O, witaj! Przyszłaś wesprzeć nasz protest? Tak? Dobrze, chodź tutaj. No, nawet do ciebie, mam do ciebie jedną małą sprawkę, jak już tu przybyłaś. Znajdziesz tutaj szefa tej firmy. Uciekł do swojego biura i nie chce wyjść. Tchórz. Jeśli znajdziesz go, znaczy jeśli przekonasz go, żeby spotkał się z pracownikami i szczerze z nim pogadał, nie będziemy... Aha.
A, dobra, o to mi chodzi, ale nie ruszymy się dopóki ich warunki nie zostaną spełnione, coś tego typu, dobra. O, hej Atul, co jest? O, spójrz na te bezpieczniki, Stella. To szkło jest zniszczone. To nie stosowne. Jeśli bym był ich szefem, uwierzyliby mi, czy nam uwierzyłabyś mi coś? Aha. Spowodowałbym, że ten ich tchórzliwy szef zjadł własne buty. Aha, czyli po prostu dlatego, że to jest zniszczone, to on już też się chciałby buntować, okej. Okay. Na spokojnie. Okej. Okay. Okej, czy to znowu jest jakieś skakanie takie, którego nie mogę zrobić? Czyli muszę jakoś inaczej tam dostać. Dobra, nie wiem jak. Czy mam wszystkie potrzebne mi rzeczy, czy nie? Nie, mam wszystko. Dobra, mam to porozwiedzać. I mam tutaj jakąś nową receptę. Zupa wonton, czy jakoś tak wonton. I coś jeszcze tutaj, co mamy? Dobra. O, zepsułem kilofa. No jasne. Okej, jeszcze raz. Dobra. A tam jeszcze coś jest. Nie wiem, czy tam się dostanę, szczerze powiedziawszy, ale dobra, jestem przynajmniej na tym budynku, to coś tutaj też było, z tego co pamiętam. Są kominy. Już widzę, jak tam będę się dostawał. O Jezu, jakie to jest fajnie przemyślane. Dobra, czyli trzeba tutaj skoczyć tak, żeby się nie odbijać. Dobra, czyli bez tych umiejętności tutaj bym się jednak chyba nie dostał aż tak dobrze. O, naleśniki, jakiś kryształowy naszyjnik. Okej, okay, na spokojnie, tu mam jakieś... Nie, zepsułem. Widziałem jakąś skrzynkę z narzędziami, którą pewnie musiałbym przygotować coś. Dobra. Damy radę. Tego bym się nie spodziewał. Dobra, teraz na spokojnie, teraz muszę tylko zobaczyć, gdzie to było. Dobra. Co mamy w tej skrzynce? A nic, chyba że to będzie jakieś zlecenie na później, że teraz tego nie mogę ruszyć, ale później to będzie potrzebne. Dobra. Jestem w kolejnym miejscu. Czy na prawo windę? A. Tak, naprawiłem windę, dobra. Przynajmniej tyle udało się ogarnąć. I teraz chyba wiem, co muszę zrobić, po prostu. Idź stąd. A, czyli nawet tutaj nic nie musiałem robić, okej. Okay. Nie wiem, czy mogę przed tym pogadać. Czego chcesz? Idź stąd! Nic złego nie zrobiłem! To ja jestem tutaj pod groźbami. Tak jakby 3 dni wakacji mniej były dla nich wielkim problemem. No, no się powinni porządnie pomyśleć, zanim założyli rodzinę, czy nie? Nie jestem odpowiedzialny za ich słabe decyzje w życiu. Ani za ich brak wyższych kwalifikacji. I oni powinni być... Szczęśliwi, że nie zdelokalizowałem produkcji. Co powinien następny zrobić? Płacić im za sprawy medyczne? Dlaczego miałbym płacić, jeśli oni nie pracują? Nie interesuje mnie co, czy mają złamane ramię, czy po prostu kaszlą. Oni nadal nie pracują, jeśli ich tu nie ma. A co tu jest? Aha. Trzeba jeszcze raz z nim pogadać. Co? Nie ruszymy się. Nie, bez negocjacji. Czyli muszę tutaj biegać od jednej do drugiej strony non stop. Dobra. Na szczęście nie jest to wielki problem dla mnie, czy coś. Jedyne co to, że po prostu muszę to zrobić.
Proszę, w sumie to jest jednak lokacja na obecny moment. Czego chcesz? Po prostu chcą negocjować. Cóż, a, no w sumie nieźle się robi gorąco. I w sumie jestem głodny też. Okej. Powiedz im, że odwołam swoje decyzje odnośnie wakacji. Poczekam tu na ciebie. A. Coś mówisz, to będzie takie latanie. Więc... Nie, nie wystarczająco. 20% podwyższenia zarobków i jeszcze pełne pokrycie medyczne. Tak samo jak 5, jeszcze kolejny tydzień wakacji i 5% zysków w kapitale. Aha. Czyli 5% udziałów. Co powiedziała? A czy to jakaś kobieta? Ale, ale... O jest, cholera. Naprawdę muszę ścikać. Okej, okej, czego tylko sobie zażyczą? Powiedz mi, że dostaną co tylko chcą. Ale muszę mnie przestać nazywać pan Kasiasty Worek, okej? A idź, ja muszę znaleźć klucz do tych drzwi. No nieźle. Czy taka, takie zdanie na zasadzie biega i od A do Z. Co powiedział? Zgodził się na wszystko? Cudownie! Jesteś naprawdę niezłym negocjatorem, mam szkinie, ja nie wierzę. Nie wiem, czy to jest jakoś przetłumaczone, czy je? Czy to się tłumaczy? W sumie sprawdzę. Czy mam czymś się tłumaczy? Chociaż nie kojarzę, ale sprawdzę. Munchkin... Nie, nie tłumaczy się. No wiecie już. Słuchaj, moja praca tutaj jest ukończona dzięki tobie. Więc mogłabym w sumie udać się na tę twoją fajną udaczkę. Nie mogę doczekać, żeby moje stare kości odpoczęły w jakimś przyjemniutkim domku i mieć ciebie przy sobie, Munchkinie. Spotkamy się tam. Dobra, mam nie dosyć kolejnego gościa. To jeszcze załatwiliśmy całą lokację prawdopodobnie. Brawo ja po prostu. Teraz mogę już spokojnie zająć się powrotem po tą moc specjalną i w sumie już, wow, odkrywać sekrety chyba wszystkich miejsc, które do tej pory spotkałem. Na co czekasz? Ech, wystarczająco długo ci to zajęło. I co to będzie za zwierzę? To jest jakiś lew? Tak, chyba jakiś lwica, czy jakiś inny kot. A, nie, jakiś pies chyba jednak. Wyglądał trochę jak kocioł. Uff. To... Nie było czuć, znaczy... Śmieszne uczucie. Myślałem, że widziałam wszystko w swoim wieku. Nie jestem pewna tylko, czy polubiłam. Ale na pewno przebija to bycie bezosobowym, przykrytym, zakapturzonym glutem. Te płaszcze naprawdę drapią. Dobrze jest oddychać świeżym powietrzem. Dobra. Pora, żebym sobie wyprostowała trochę nogi. Jestem też dosyć głodna. Wiesz co? Może byłabyś taka miła i załatwię mi jakiś obiadek. To byłoby naprawdę wspaniałe. Dzięki, Maczkinie. A, możesz odejść. Nakarm swoich starszych? Astrid. Dobra, wiecie co? Nie mam pomysłu, co jej dać, czy jemu. A na początku może zobaczmy recepty, które odkryliśmy, potem spróbujemy coś dać fajnego. Zaraz wrócę z nowiwajem. Dobra, już powróciłem, to jest tylko... Co to były za przepisy? One będą tutaj oznaczone jakoś, czy nie? Mam nadzieję, że tak, bo nie pamiętam, co to było, poza tym, że dobra. To była zupa tą. Mąka ryżowa i mięso. Jajka i mąka, czyli na razie nic nie mogę. To sam chyba odkryłem. Coś jeszcze było tam w przepisach? To nie, nie jestem pewien. Coś jeszcze było, jestem tego pewien, ale... Może to? Nie, nie, to coś zrobiłem samemu. Dobra, tak czy jak było coś jeszcze, mniejsza z tym. Dobra. Czemu ze mną zwlekasz, Munchkinie? Mogę być stara, ale nadal mam swój żołądek. Dobra, spokojnie. Dostaniesz w sumie... W sumie... A zobaczmy z rybką. Cóż... Jest trochę rozgotowane, czyż nie?
i trochę nijakie. Nieważne, da radę. Dzięki Bęczkinie, jesteś naprawdę urocza, tam słodziutka, milutka, tak dalej, coś jak typu. Dosyć tu była taka pętla na tej wyspie. Tracisz trochę po prostu czas i w ogóle tracisz kontakt z rzeczywistością, kiedy pracujesz, znaczy kiedy walczysz o prawa robotników. Powinniśmy trochę, powinnam trochę nadążyć, czy powinniśmy nadążyć, czyż nie? Ale nie. Znaczy pluteczki, ale nie bierz tego źle, jakoś nie przepadam za pluteczkami. Ale musimy być dalej poinformowane. Na wypadek, gdyby coś ważnego się stało. A wiem, że jesteś po prostu odpowiednią osobą, czym jestem odpowiednią. A stary, mój stary kumpel był ostatnio na morzach. A, znaczy kumpela w sumie. Ona powinna nam powiedzieć, co się dzieje ostatnio. Jak gotowa na małą przygodę? Cóż, to nie jest tak, że masz jakiś wybór. Powinna gdzieś być w pobliżu. No zdobyła, znaczy przybrała trochę na wadze ostatnio, ale nie mówi tego. Zawsze strasznie dramatyzuje, kiedy ktoś wypomina jej wygląd. Chodź, spotkałem ją. Śpiesz się. Oj, uważaj, mała czkawka. Dobra, trzy siostry. Ciekawe nazwa. I nakarmę swoich starszych, jest, dobra. Zobaczmy teraz, gdzie to jest. Tak właściwie. Co my tu mamy? South Point Docks i jakiś żółwę. Ale dobra, zanim co, to nie wiem, czy coś jeszcze co mogę zrobić? Chyba nie. Chyba, że to chodzi o tego żółwęła. W sumie nie wiem, ale sprawdzimy to. Ale powiem wam szczerze, to już raczej będzie po delikatnym cięciu. W sumie odcinek powinien się kończyć, a jeszcze chciałbym wam pokazać przynajmniej żółwie, jeśli to nawet nie jest ona, to wiecie, cokolwiek. Tak więc, widzimy się za chwilkę. Oj, patrzcie, chociaż chodzi na czterech łapach. Dlatego nie jestem pewien, czy to jest jakiś pies, czy co. Będę chciał sprawdzić, jakim zwierzęciem ona jest, tak właściwie. Tak, w sumie w trakcie tego cięcia to sprawdzę. Dobra, jesteśmy pewnie na miejscu, teraz jeszcze tylko muszę pokazać, jak przytulas wygląda z nią. Jezu, jak tak słodziaśnie. Przytulas naprawdę rozjaśnia mój dzień. I uwaga, uwaga, przy okazji coś sprawdziłem, jest ona rysiem. Myślę, że na razie mi to nie wygląda, ale może wygląda i proszę, jednak dobrze trafiłem, że to chodziło o żółwia. Pewnie się pojawi tam, jak wszystko w sumie. Cześć, żółw. Nie wiem, czy muszę wejść w interakcję, czy poczekać. Co tam jest? Muszę z Astrid pogadać, czyli poczekać jeszcze prawdopodobnie. Muszę przyznać, nawet jak na kogoś, kto walczył o robotników, to strasznie dostojnie chodzi. Ale wiem, że to kwestia animacji, nie musi to być do końca tak dokładnie zrobione, ale przynajmniej patrzcie, jak ta żółwica bardzo wygląda. Dzwoneczek, wygląda jak ona była z jakiejś szlachty czy coś. Dobra, nieważne. Jest tu. Oto jesteśmy. Jestem naprawdę zadowolona, że ją widzę, Męczkinie. Zawsze była bardzo miłą osobą. I bardzo się dobrze przy okazji dobrze się dogadowałyśmy, ja i ona. Ale muszę ci powiedzieć, kiedy ostatnio się widziałyśmy, sprawy nie potoczyły się zbyt dobrze. Może nadal mieć trochę żalu do mnie. No nie moja wina, że mówię rzeczy takie, jakie są. Nie zawsze masz przyjaciół, jeśli jesteś szczera. I możesz nawet kilku stracić. Ale jesteśmy stare już teraz. Więc powinniśmy się pogodzić. O, czyżby siostra przybyła? Przywitaj się, siostra. Będę mogła dołączyć na następny odcinek? Tak, tym już nie. A, dobra, to już było. Na czym polega ten event? Nie wiem, siostra, dopiero to poznaję. Poza mam nową osobę. Astrid, jest ona rysiem. Okazuje się, że dawno mogliśmy ją odnaleźć. Dobra, może nie aż tak dawno, ale jeszcze jakiś czas temu. Jak mieliśmy sruwanie, tylko że nie popłynęliśmy w stronę dosłownie na prawo od początkowej lokacji. Naprawdę? Tak. Czekaj, dobra, idź spokojnie, siostra. Dobra, to już jest. Dobra, szybciej. Rozumiesz, że tym chodzi? Tak? Perfekcyjnie. Dobra, więc musimy teraz znaleźć tą sprawę. Olga! O, ani trochę się nie zmieniłaś, stara kumpelo. Nadal taka zielona. Astrid. Moja kochana przyjaciółko, czym stara Astrid.
Cieszę się, że tu jesteś, że cię widzę. I cieszę się, że jesteś w swojej starej skorupie. A. Czy rozumiem, że masz coś? Dobra, fajnie siostra, ale pozwól mi dokończyć, bo muszę odcinek kończyć, a to jest jeszcze rozmowa. Ciekawe co? Jesteś winna tej przyjaciółce, coś nie tak dalej. A, no trochę już wtrączę. Dzięki, rozpraszasz mnie. Jesteś nowym przewodnikiem dusz, czyż nie? Albert dużo opowiadał o tym, że Charon został zastąpiony. Stella, czyż nie? Ach. I tak myślę... On pożyczył moją szczotkę do włosów i nigdy jej nie oddał. Ach, cóż... Mam nadzieję, że twoja nowa... robota... nie wysiąże ci zbytnio na twoich delikatnych ramionach. Możesz na mnie liczyć, panienko, w kwestii wsparcia. Więc powiedz, Astrid, co cię tutaj sprowadza? Jak już powiedziałaś, jestem z powrotem w świecie. Pierwsze, co chciałam zrobić, to odwiedzić cię. No wiesz, żeby trochę nadążyć za rzeczami. Jak sobie radzisz ze swoimi siostrami? Ja wiesz, Irina nadal skupia się na swoich studiach, czy na swoich badaniach, to bym powiedzieć. A Masza? Prawdopodobnie zdobyła, uzyskała nowe hobby. Szydełkowanie. Mówi, że dzięki temu nie jest zbytnio zestresowana. Ale nie to, żeby kiedykolwiek robiła coś stresującego. Ale naprawdę przyjemne maty zimowe potrafi zrobić. Powinnaś też ich je odwiedzić. O, i Astrid, tak? I nie uwierzysz, co usłyszałam pewnego dnia. Co jest? Czy co? Pani Schuber jest w ciąży. Znowu. Co? Nie wierzę. Tak. I wiesz co? Bob nie jest ojcem. Nie! Żartujesz sobie. Niesamowite. A, w sumie zawsze wiedziała, jak ich sobie sprowadzać. I mówiąc o chłopach... Słyszałem, że Giovanni wrócił. I to dosyć... rzetelnego źródła. Giovanni wrócił? Kto ci to powiedział? Gdzie? Kiedy? Cóż, jeśli jesteś zainteresowana, mogę trochę pogrzebać głębiej. Ale jesteś zainteresowana? Tak! A? Nie! Nie jestem w ogóle zainteresowana, co on robi. Nie chcę wiedzieć. Możesz sobie robić, co tam zechce. Jak sobie życzysz, ale wiesz co? Sprawdzę moje źródła i napiszę do ciebie z powrotem. Tak, na wszelki wypadek. No, a teraz, kiedy podróżuję z dobrą kompanią, wiem, gdzie cię znaleźć. Oczywiście, okej, ale nie śpiesz się. Jestem szczęśliwa, że Stella mnie znalazła i chciałbym spędzić... trochę czasu z nią i jej załogą przez jakiś czas. Olga, kochaninka, możesz pokazać, co by jesteś w stanie zrobić? Jestem pewna, że twoja pomoc będzie naprawdę przydatna. O, oczywiście. I w sumie z atrakcją główną, chodź tutaj, maleńka panienko. Jestem bardzo starą istotą, ale nie jestem zbyt mądra. Trochę jak Astrid. Ale są rzeczy, które mogę zrobić. Moją specjalnością jest cierpliwość. I spinakowe bułeczki, ale nie powiem ci o tym teraz. Jeśli zauważysz, dokładnie są trzy jakieś takie otwory na moich plecach. Mhm. Wsadzasz do nich kłody, metale i kamienie w nie. I wtedy czekasz. Czekasz, aż wrócę na powierzchnię. Kiedy wrócę... Twoje... czekaj, aha. A, czyli te skałki, kamyki, to wszystko stanie się skałami takimi do wykopania. Czy to nie jest fajne? Nie mogę ci podać moich sekretów, ale mam parę przydatnych rzeczy. To normalne, że pachną jak truskawki, okej? Dobra, wskakuj na moje... na moją skorupę. Na moją skorupę, panienko. Dobra. I dobra, siostra. Jako, że już tu jesteś, powiedz, co mam tu wsadzić. Drewno. Ale jakie? Dobra, dąb tu wsadzę jeden. Tutaj może dla testów wsadzę
to coś? To czekam. Ja wsadzam po prostu dla testów i żelazo oczywiście. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. Stella. Dobra. No pff, serio, musiałem w wodę wpaść. Stella, wracaj. No, proszę cię. Stella. No dobra, już mogę gadać. Skończyłaś? Tak. Cudownie. Wrócę pod wodę na jakiś czas. Nie martw się. Wrócę tu, kiedy wszystko, co posadziłaś, będzie gotowe do zebrania. W międzyczasie zajmij się sobą i swoimi pasażerami, Stella. Papa, do zobaczenia niedługo. I co, ten żółw stary teraz zatonie sobie? Tak, zatonie sobie. I teraz muszę jeszcze raz zastyk pogadać. I na tym kończymy ten przydługi odcinek. To jest kobieta tego działania? Nie wiem. Miała dużo do powiedzenia, czyż nie? Kłapiąc ustami tak jak ona, zawsze była dosyć gadatliwa. Ale no, nie będę osądzać. I nie wiem, czy zauważyłaś, ale jej oczy są trochę przerażające. Coś w tym... jakieś gładkie i miłe, na pewno. Ale straszne. Powinna o tym z kimś pogadać, ale wystarczy na jej temat. Dzięki za zabranie mi ze sobą mączkinie. Naprawdę to doceniam. Mączkinie? Tak, bo ona nas mączki, nie wiadomo czemu. Zawsze tak dużo się dzieje, nie mogę po prostu mieć dość. Przy okazji, to co powiedziałeś o Giovannim, cóż... wiesz co, nieważne. Pogadam sobie o tym kiedy indziej. Nie chcę cię tym męczyć teraz. Do zobaczenia później, Stella. Sztabki złota, co? Jeszcze raz muszę z nim pogadać? Nie, nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. Nawet jeśli to zrobimy to już później, póki co dziękuję za uwagę, no i trzymajcie się. Ej, ej.